to, że życie bywa nieprzewidywalne i doprowadza do ciągu różnych zbiegów okoliczności, to ja prawdopodobnie już teraz nie robiłbym zdjęć, a ten materiał nigdy by nie powstał. Nazywam się Krzysztof Szczuka. Moją największą fotograficzną pasją są krajobrazy. Na co dzień zajmuję się tym, żeby to, co widzicie w internecie, poza nim ładnie wyglądało. Konkretnie rzecz biorąc, jestem designerem, współpracuję z markami i agencjami reklamowymi i projektuję dla nich bardzo różne rzeczy. Częścią mojej pracy zawodowej jest też fotografia, ale ona jest ułamkiem tego, co robię. Natomiast fotografia jest fajną odskocznią od tego, czym zajmuję się zdecydowanie częściej. Kiedy zaczynałem swoją przygodę z fotografią, to szukałem jakiejś takiej swojej ścieżki. Próbowałem bardzo różnych zdjęć, jakichś zdjęć portretowych, trochę koncertów czy teatru. Próbowałem też fotografii jakiejś takiej ulicznej, takich streetowych tematów. Ale wtedy chyba nigdy bym nie przypuszczał, że fotografia, z którą zwiążę się najbliżej, to będą koniec końców krajobrazy, a chyba właśnie tak się stało. W międzyczasie miałem też taki epizod, kiedy zdjęcia przestałem robić całkiem i wtedy przez jakieś 2 czy 3 lata aparat leżał w torbie i w zasadzie wcale go z niej nie wyjmowałem. Aż do momentu, kiedy moja żona założyła sobie konto na portalu Instagram. Na początku do tego podchodziłem z takim lekkim przymrożeniem oka, natomiast dosyć szybko okazało się, że są na to odbiorcy i że są ludzie, którzy chcą te zdjęcia oglądać. No i ja wtedy pomyślałem, że może to może ja też bym się zaczął dzielić tym, co robię, robiłem. A że zbiegło się to też z takim okresem, kiedy zaczęliśmy dosyć dużo podróżować, no to jakby tych zdjęć było siłą rzeczy coraz więcej. Jak możecie zobaczyć na moim Instagramie, to zdjęcie robię w bardzo określonych warunkach pogodowych. Też począwszy od destynacji, które wybieramy, aż po polowanie właśnie na odpowiednią pogodę, często z brakiem słońca. Nasi znajomi zresztą w ogóle śmieją się, że cała ludzkość, kiedy gdziekolwiek wyjeżdża, to liczy na to, że pogoda będzie słoneczna i piękna. Natomiast ja liczę na to, że będzie padał deszcz, będą chmury albo mgły. Naszym częstym celem podróży jest Skandynawia, a dokładnie to Norwegia. Bo Norwegia ma w zasadzie wszystko to, co lubię. Ma przestrzenie, ma zmienną pogodę, a przede wszystkim ma fantastyczne widoki. Niesamowite jest w ogóle to, jak różnorodna jest tam pogoda. Bo może być piękny, słoneczny dzień, a kiedy jedziemy samochodem i wjeżdżamy do tunelu, który ma kilka kilometrów, po czym jak z niego wyjeżdżamy, to te warunki zmieniają się do tego stopnia, że w czerwcu potrafi leżeć śnieg, mamy chmury i bardzo nisko zawieszoną mgłę. I to jest właśnie moment, żeby wyciągnąć z plecaka aparat. Bo właśnie to w fotografii krajobrazowej jest najfajniejsze, że nawet jak jesteśmy w jakimś miejscu 2, 3 czy 5 razy, to dzięki zmiennym warunkom pogodowym, to miejsce za każdym razem może wyglądać inaczej. Bardzo dbam o spójność swoich zdjęć, bo po każdej, nazwijmy to, sesji przychodzi taki czas na selekcję i wtedy sobie wybieram, które zdjęcia nadają się do publikacji, a które zostają raczej jako pamiątka na dysku. Przez te lata wypracowałem sobie też, wydaje mi się, taki dosyć charakterystyczny styl, taki nieco mroczny i tajemniczy. I na koniec jeszcze zostaje nieprzypadkowa edycja w Photoshopie i Lightroomie. Dzięki temu te zdjęcia stylowo są do siebie jeszcze bardziej zbliżone. Kilka lat temu pojawił się też kolejny jakby element w moich zdjęciach, czyli fotografia z drona. I to jakby w ogóle otworzyło już totalnie inne perspektywy na robienie zdjęć krajobrazowych. Bo tak naprawdę to, co do niedawna było zarezerwowane dla wielkich domów produkcyjnych, teraz mamy za pomocą dronów na wyciągnięcie ręki. Każde zdjęcie wiąże się na pewno z jakąś historią, tylko że myślę, że bardziej taką prywatną dla mnie, bo z całą pewnością pamiętam, gdzie robiłem jakieś zdjęcie, z kim wtedy byłem, albo co czułem, kiedy je robiłem. Natomiast czy jest to jakaś wartość dla mojego odbiorcy? Myślę, że nie. Ja nie próbuję przekazać za pomocą swoich zdjęć drugiego czy trzeciego dna,
Ja bardziej lubię ładne rzeczy. Jeżeli coś wydaje mi się estetyczne, interesujące, to próbuję to po prostu zamknąć w tej jednej klatce.